Na ostatnim live'ie zrobiłem mały konkurs. Wylosowałem osobę, dla której otworzę swojego własnego rapy boxa i dam jej losowy item, który trafię. Dodam tylko, że najlepszymi itemami do trafienia są nożyczki 45 lub miecz 45. Tak tylko spoileruję. W tym odcinku otworzymy również runę, no i pokażę wam, jak trafiłem najlepszą możliwą runę po raz kolejny i jestem mega szczęśliwy. Ponadto w tym odcinku losuję dla was 200 tysięcy na boxbprapy.pl i jedyne co musicie zrobić, to standardowo zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać komentarz w swój nick. Osoba, która wygrała w poprzednim odcinku 200 tysięcy, wysiedla się właśnie na ekranie. Widzowie, tak jak wam wspomniałem na wstępie... O kurde, mam włączone shadery. Dobra, bo będę miał 10 FPS-ów na moim komputerku za 5 złotych. O, i teraz od razu czuję się jak Elon Musk w swojej siedzibie. Od razu wielka płynność. No, tak jak widzowie wspomniałem na wstępie, w tym odcinku otworzyłem dla widza rapy boxa, którego wylosowałem na streamie. Jaka to była historia i jak z tego wyszło, to oglądajcie odcinek do końca, no bo myślę, że naprawdę warto, bo jest fajna geneza tej historii. Ponadto w tym odcinku otworzyłem również runę, no i znowu trafiłem najlepszą możliwą runę. Jest dla mnie tak mega zaskakujące, że jest to dosyć niespotykane. Ponieważ mój fart ostatnio na rapach jest naprawdę niesamowity i co nie dotknę i co nie otworzę, to trafiam same najlepsze itemy. No nie do końca tak jest, ale załóżmy, że tak jest. Tak wiecie, pod content. Nawet dla widza, ostatnio tutaj z tego NPC-ta z rangami trafiłem najlepszą możliwą rzecz. I na live trafiłem mu voucher rapy na 14 dni. Także to jest coś niesamowitego, jak ostatnio mi dopisuje szczęście. Mam nadzieję, że szczęście również będzie mi dopisywało podczas killania innych ludzi. Generalnie w ostatnich odcinkach mówiłem, że w kolejnych zakupię nowe itemy na rapach. Ja sobie tu przed odcinkiem zakupiłem pięknie seta. Mam również nożyczki 45, także takie itemy tora wlatują. Nożyczki, buty, spodnie oraz klata. Ja sobie to wszystko pięknie zakładam. Buty, spodnie, klata, a nożyczki wrzucam do Ender Chesta. No i co? Tutaj moje resztki części seta sobie wystawimy na rynek. Klata 180 tysięcy, spodnie 120 tysięcy i buty 120 tysięcy. Są to aktualnie najtańsze itemy na rynku, właśnie z seta 43 i 44, więc mam nadzieję, że ktoś kupi. Generalnie nagrywam to 10 rano, więc może być różnie i rynek aktualnie jest trochę dziwny, ale no mam nadzieję, że ktoś kupi. Póki co miecza 44 nie kupuję, bo kosztuje on około 2 milionów, więc mi nie stać. Może w następnym odcinku sobie zakupimy miecz tora. Ja tutaj do swojego ekwipunku pięknie włożyłem talizman szybkości oraz talizman siły. No i lecimy sobie na nową strefę PvP, gdzie właśnie przetestujemy mojego nowego seta. Zobaczymy, czy będzie w nim dużo lepiej, no bo jednak to set od aż dwa większy. Pokładamy talizman szybkości, no i tutaj pięknie wlatujemy. Widzę, że już jakiś gość od razu ze spawna za mną wyleciał. I czemu mi się nie założyła klata? Dobra, już mi się założyła. Z tego co widzę, to tutaj jakieś typeczki są na tej strefie i są to borsuki. Gość ma tutaj seta 43 na 44, to będzie klepa dwóch na jednego. Jest to, że ja mam dobrą runę odporności, tylko no oni są w sojuszu i będą mnie tutaj budować. O ja pierdykam, nie no, nie wytrzymam, nie? Chłopaki się tak będą pocić na strefie, gdzie się, że tak powiem, nie traci itemów. Nie no, ja mogę tutaj na spokojnie zginąć, nawet szczerze nie będzie mi smutno, bo ja akurat pod ranking nie gram. Zbijają HP ani jednego, ja w ogóle nie tracę serc. Dla mnie to jest bardzo easy klepa, tylko najgorsze jest to, że właśnie ich jest dwóch, no i oni cały czas mnie budują, więc ja sobie stąd odbiegnę na szybkości. Jakiś do mnie w ogóle z łuku strzela. Nie no, nie są ziomeczki, nie są wariaciki. Patrzcie chłopaki, łapcie prezent. O Boże, ten na sztukakiem Batmana za mną. Nie no, to jest niemożliwe. Nie chcą ze mną klepać, oni mnie w czterech biją. No i w tym momencie zobaczyłem wiadomość od mojego widza. Napisał do mnie, że rzuci mi drewno, żebym mógł podbudować się do góry i uciec. I co ja zrobiłem? Zobaczcie sami. I ziomek do mnie napisał: ej Mortko, wchodź. Stary, wszedłbym z chęcią tam do ciebie do góry, panie Adios, czy tam Adrian. Tylko problem, no ja pierdykam. No nie, pewnie zapytacie, dlaczego nie uciekam do wyjścia. Dlatego, że tam czasami może być jakaś pułapka i nie chciałbym stracić temów, więc wolę zginąć już nawet tutaj. Dobra, dał mi drewno ten typek i mam robić do niego skybazę do góry, więc co, ja robię skybazę, spróbujemy. Ja nie wiem, czy to wyjdzie, ale robimy do niego skybazę, do tego zioma. Szkoda, że nie mam makro odpalonego na prawy przycisk myszy. Oni tu do mnie strzelają normalnie z wędki, rzucają jakieś tutaj tego typu rzeczy. No i siema, Adios, dawaj, uciekamy, uciekamy, Adios. A wyżej się nie da budować. Dobra, Adios, robimy coś takiego. Patrz, 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 dawaj, zabudujemy. Pyk, pyk, pyk. No i co, oni tu do mnie lecą? I co, ja sobie idę szybko na spawna? Pyk. No i dobra, idziemy na spawnę. Także beka z typeczków, ale mega ucieczka. Dobra, Adiosowi dajemy pay Adios. Nie wiem, dam mu 50 tysięcy normalnie, bo mnie uratował. M Adios, łap 50k za pomoc. D. Dobra, zmieniłem sobie na szybko cecha, więc wjeżdżamy na kolejne. No i tutaj spróbujemy, że tak powiem, wyjaśnić typeczków. Taki ziomeczek, no i co, bijemy się z nim elegancko. On ma Iron Manika.
No i fajnie by było, gdyby właśnie ta klepka była 1v1, tylko no on już tutaj od razu ucieka do wyjścia, szkoda. A tutaj kolejny typek robi Skybase'a. No i tutaj mamy typa z Hulkiem, jakiegoś zioma, co ma chyba swoją wagę w swoim niku, także no nieźle, stary. Wydaje mi się, że gość wykorzystał maksymalną liczbę dostępnych, że tak powiem, miejsc na nick, w sensie liter, liczb i tak dalej, no wiecie, o co chodzi. Jemu zbiliśmy totem, a niestety odszedł gościu, miał dosłownie jedno serduszko. Już myślałem, że go gdzieś tam dropnę. Ucieka. A no i patrzcie, to co zawsze, wjeżdża we mnie jakiś Pikachu. Nie no, chłopaku, weź wyluzuj, wyluzuj ziomek, weź wyluzuj, chłopaku. Ja pierdykam, i już jakiś spocony wjechał. O, ja pierdzielę, ale dostałem hity. Wow, co to było? Kto mnie zabił? Rydzuś, ja pierdykam. Dobra, ty, gościu, co mnie schitował. No ale no nie wiem, nie byłem przygotowany na to, że we mnie wjedzie. Ja tu chciałem się jeden na jeden z gościem pobić, a tu chłop do mnie wjeżdża z maksem perków, najlepszym mieczem i najlepszym setem. No co mam powiedzieć, no. No nic dałem, no. Zdarza się. Dobra, bo ponoć ma być nowy drop z pieniądki, z tego co słyszałem, z nieoficjalnych informacji odnośnie tutaj nowego dropu i eventów, więc zaraz zobaczymy. Tym bardziej jest mało osób teraz na serwerze, bo jest niby 2200, no ale wiadomo, jest 22, więc prawdopodobnie będzie mało osób gdzieś tutaj na piniacie. Tu jest. Myszka mi się odłączyła, oh shit. Dobra, ale gościolkę zrobił, nie? O, trzy fragmenty. Ej, dobra. Dobra, ej, trzy fragmenty. Jeżeli chcielibyście nowego teksturpaka na nowe sety, to zapraszam na mojego Discorda, link w opisie. Teksturpak znajduje się na kanale TXT Paki. Jak już pobierzecie, to kliknijcie sobie tutaj reakcję, no i będzie fajnie. Teksturpaki są do setów 46, czyli najnowsze. Ale będzie dzinie, bo trafimy runę siły albo odporności. Ja to po prostu czuję. Tylko najgorsze jest to, że jak ja trafię tą runę, to nie mogę krzyczeć, bo moi rodzice śpią. Teraz będą chciały mi przeszkodzić w otwieraniu runy. Dobra, otworzymy to tajskim sposobem. No, no. W ciemno, ej, dobra, widzę, w ciemno. Runa w ciemno, okej? Runa w ciemno. Dobra, widzę, runa w ciemno. Mam to na piątym slocie. A ty nie mieszkasz w internacie jakimś? Nie, stary, ja mieszkam w internecie, bo jestem Elon Musk, stary. Ja mieszkam w Starlinku, stary. Czaisz, jak lecą te Starlinki po niebie, to ja jestem z jednym z tych paneli, stary. Czaisz, ja sobie tam normalnie mam komputerek i sobie latam po kosmosie. Wyłączony ekran. Klikam piątkę. Proszę. Proszę coś dobrego. Nie, no jak piszecie na czacie. Nie, no dobra. 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 Dobra, piszecie na czacie. Nie mogę, nie. Pięć osób napisało na starcie. Wiesz, nie mogę od razu, nie. Ja pierdyko. Nie mogę, nie. Nie mogę. Jezu, ja to czułem. Ja po prostu czułem, że to jest ten wieczór, kiedy trafi odporność. Dobra, dobra. Dobra, ja pierdykam. Ja nie mogę, nie? Dobra, ej, trzeba herbatce odpulić, nie? Herbatka, co ja ci mam dać w zamian? Ja pierdykam, nie? Coś herbatce trzeba odpulić, bo on mi dał 20 tych na początku fragmentów. Okej, właśnie mam live'a, no i postanowiłem, że jeżeli trafię runę odporności albo runę siły, to wylosuję dla widzów Rapy Boxa. Jednak zrobiłem małą ankietę i aktualnie 73% osób zagłosowało, że wylosujemy item. I ten item, który trafię z Rapy Boxa, to właśnie poleci dla widza. Jeżeli będzie to Elytra, no to mega F dla wygranego widza. I zrobimy to jeszcze tak, że pierw wylosuję widza, który wygra Rapy Boxa, a dopiero potem damy mu, że tak powiem, pięknie nagrodę, żeby, wiecie, poczuł się wielkim wygranym, a potem będziemy się przynajmniej z niego mogli pośmiać, że na przykład trafimy mu nożyczki. Także dla adrenalinki pierw losuję widza, no i za chwilę mu otworzymy Rapy Boxa. Okej, a więc losujemy osobę, która właśnie wygra otworzenie Rapy Boxa oraz item z tego właśnie pięknego przedmiotu wartego 30 zł. Więc no naprawdę może być grubo. Jak widzicie, tutaj 147 osób wzięło udział w ankiecie i aż 76% osób było na tak, także mega dużo.
A więc osoba, która wygrywa rapy boxa, jest pod nickiem. Uwaga, uwaga. Pod nickiem ciastek, czy chytry lisek, czy przeskoczy na ciastka? Oj, było bardzo blisko ciastka, jednak jest to chytry lisek, który subskrybuje mój kanał już ponad rok. Od ubiegłych wakacji, także, że tak powiem, nagroda zasłużona. I nawet cieszę się, że wygrał to chytry lisek, bo jest to, można powiedzieć, dosyć stary widz. Także chytry lisek, daj swój nick, żebym tutaj, że tak powiem, mógł dla ciebie wylosować pięknie przedmiot. Także lisku daj, no i zaraz losujemy, że tak powiem, przedmiot. Dobra, otworzyłem chyba, bo był dźwięk, dobra, patrzę na reakcję. Jest tylko nie elitra, jakaś część seta. Jakaś część seta. Nie, ale win, ale win dla chytrego liska. Co jest, ale win. Nie, no, ale win. Co jest? Ale win dla chytrego liska, to jest prawie milion. Ile kosztuje rapy box? Około 550k, a te nożyczki kosztują 1,3 miliona. Wow, wow, nie no,